Cześć wszystkim! Znowu Polny 7, dalszy ciąg Tyranny. Dobra, kilka spraw jeszcze tutaj jest. Zwrotka ma coś takiego jak parę celności. Możemy, są jakieś postawy, które możemy wybierać i które będą nam dodawały różne rzeczy. Obecnie ma postawę celności, która daje plus 10 do celności. Również postawę krwawej fontanny. Teraz zmniejsza jej unik, ale zapewnia dodatkowe obrażenia przy kolejnym ataku, równe poziomie plus do obrażeń spowodowanych przez wrogów. No, ciekawe, ale chyba jednak pozostanę przy celności. Teraz ma postawę 3 chrzeptów, co daje jej dodatkowy unik. Co nie wiem, czy jest aż takie fajne. Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Pomnik królowej Lekarii. Okej. Okay. Królowa ma chyba poważne problemy z krwawieniem. Ciekawe, czy to jakieś wody wymywają jakieś minerały, dlatego są czerwone. Dobra, nieważne. Dobra. Tutaj coś się dzieje z tym panem. To jest ten gość, którego wcześniej tutaj spotkaliśmy. Który mówiliśmy, żeby się poddał. Archont żąda, aby w każdej jej nie wstrzymał szansę służby. Ten robak zabił Drastusa, nie będzie litości. Okej. Okay. Jeleniec pochodzi z klanu Tarakisów, a zatem nie jest zwykłym wiarołomcą. To jeden z ich przywódców. Nie ma litości dla tych, którzy zniecają bunt. Znajdźcie jakiś słup i powieście go. Jeżeli nie zdechnie od ran, sprawę załatwi pragnienie, głód i zakażenie. Każdy zasługuje na szansę rozgrzeszenia w służbie Szkarłatnego Chóru. Magiczka wtyka palcem w teraz zgardzonych. Doskonale wiesz, jak to się zawsze odbywa. Jeniec ma szansę zostać niewolnikiem lub żołnierzem. Dopiero gdy odmówi, rzucamy go psom na pożarcie. Męczy mnie ten nonsens. Rekrutujecie wiarołomców, ale nie potraficie wyegzekwować posłuszeństwa, więc uciekają, a my musimy znowu z nimi walczyć. Ani jeden kuder z południa nie będzie nas więcej nękał. Cóż, nalegam, żeby wiarołomce zebrano do głosów Nerata, a to oznacza, że znaleźliśmy się w impasie. Na szczęście jest nami stanowiciel, który może rozstrzygnąć tę sprawę. A zatem, co rzekasz? Jaki los powinien spotkać tego jeńca? Okej, dobra. Pomóżmy teraz w takim razie zgardzonym stracić tego wiarołomcę. Jedna szansa na poddanie wystarczy. Z przyjemnością zapłaci za Drastusa i resztę moich braci i sióstr, którzy polegli w studni Vendrienna. Słyszeliście stanowiciela? Zabijcie jeńca, ale tak, żeby było widać. Znajdźcie jakiś wolny słup i powieście go. Okej, dobra. Mamy już przychylność poziom 1 u nich. Do zobaczenia, stanowicielu. Wiem, że ważne sprawy wzywają cię do doliny. Nie będę cię zatrzymywała. Okej, okay. Na chwałę hegemona. Dobra. Możemy z nimi też tutaj pogadać. Z Aurorą. Potrzebujesz czegoś? Jaka jest sytuacja w studni Vendrienna? Wiarołomcy zajmują w sercu Doliny Cytadela otaczającą podstawę wieży. W czasie tego oblężenia o największy ból głowy przyprawia nas rzeka Matani. Nasi żołnierze są w stanie przekroczyć ją tylko w wybranych miejscach, o których przeciwnik doskonale wie. Wiem, że nasze postępy byłyby znacznie większe, gdyby Szkarłatny Chór wykorzystał swoją sławetną siłę liczebności do sforsowania brodu i zmiażdżenia przeciwnika. Niestety nie możemy liczyć na pomoc chóru, więc musimy zdobywać dolinę po kawałku, spychając wroga murem tarcz zgardzonych. Bo wystarczy tylko odpowiednio wielu żołnierzy, żeby sforsować rzekę pod deszczem strzał. Gdyby wykardzenie działali choć odrobinę szybciej, być może Gwardia Wendryńska nie byłaby taka skora do walki z nimi. Okej, okay, jest opcja z wiedzą. Gdyby ktokolwiek z was miał rację, kampania dawno byłaby zakończona, a mnie by tu nie było. Okej, okay, jest to skrzyż lojalność zwrotka. Słusznie, Legion ma już dosyć naszych utarczek, dlatego cofam swoją uwagę. Naprawdę? Bo ja nie, kiedy następnym razem coś powiesz, postaraj się być bardziej przekonująca. Jak długo służyć w szeregach zgardzonych? 7 lat. 2 pory i kilka dni.
Przed podbojem krótko szkoliłam się w forcie stanowczość. W porównaniu do dowódców, których spotkasz tu w obozie lub w żelaznym domostwie, jestem żółtodziobem. To była długa i wyczerpująca kampania, ale koniec jest już bliski. Wkrótce złamiemy opór wiarołomców. Wówczas będziemy mogli odpocząć, podszkolić się, nawet zluzować część żołnierzy i znów zobaczyć rodziny. Co masz mi powiedzieć o Gwardii Wędlińskiej? Są ostatnią redutą młodszych krain. W ich szeregach walczą wojownicy, którzy wydostali się z oblężenia niechcianego miasta, trochę ocalonych z innych bitew, i gromada miejscowych, którym roi się niepodległość. To kundle z południa nie mogą mierzyć się z naszym żelazem ani liczebnością chóru. Nie wiem, co im się strzeliło do głowy, żeby się zbuntować i ściągnąć na siebie głowę kolejnej. Sobie na głowie kolejną krwawą klęskę. Widziałeś coś interesującego w czasie wojny? Widziałam raz, jak kowal ze spalonych się podpalił. Ryzyko zawodowe. To był mało przyjemny dzień. Pierwszy z wielu, prawdę mówiąc. Słyszałam o edykcie, który ogłosiłeś płonącej księżnicy. Choć na szczęście mnie tam nie było, jeden pożar w zupełności mi wystarczył. Okej. Przyjemnego obrażenia, stanowicielu. On it. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Chyba nie bardzo, co? Jakiś harcownik. Żołnierze zakwarcenie, salutuję ci w milczeniu. Okej. Lewy klik, żeby zaznaczyć. Aha. Możemy zobaczyć tutaj gościa. Zapach krwi. 20% dodatkowych obrażeń przeciwko wrogom pod wpływem krwotok. Ciekawe. Okej. Tutaj już chyba nie mamy do zrobienia, więc opuśćmy ten obóz. Tutaj co jeszcze mamy? O! Gość, którego osądziliśmy. Skończ to! Ty! Skończ to, błagam! Stanowisz lepsze ostrzeżenie dla pozostałych, jeżeli jeszcze się ruszasz. Wiarłomca, nie mając siły lub chęci, by odpowiedzieć, odwraca się, krzywiąc się z bólu. Tak. No, gdybyś się poddał wtedy, kiedy mówiliśmy ci o tym, Can't do that. no to może byś oszczędził się od tego, tak? No cóż. Okej, dobra, rzeczywiście jest tutaj jedna wielka wieża. Jest rzeka, która ją okala, więc rzeczywiście oblężenie tego może być problematyczne. Dobra, idźmy do obozów zgardzonych. Tak przy okazji. Niektóre zdolności pozwalają członkom drużyny wielokrotnie wyprowadzać atak podstawowy. O, ciekawe. Przebiegłość plus 1, unik plus 1. A właśnie, jak tam teraz moje zdolności wyglądają? Wiedza mi wzrosła, przebiegłość trochę mi wzrosła. Atletyka. Tak, i troszkę te kontrole również mi wzrastają. A jej? Ta, ona ma parowanie. Niki, wiedza i dwie bronie głównie rosną, tak. Ma sens, ponieważ... Tak, ponieważ używa dwie bronie. Okej, dobra. Tutaj coś się dzieje, zobaczmy. Wiesz, to dasz radę unieść, ale zostaw wóz. W przeciwnym razie zatrzymamy i ciebie, i twoje towary. To jest rozbój. Witaj, stanowicielu. Obozowisko znajduje się tam dalej. Nie zwracaj na nas uwagi, my tylko rozprawiamy się z hołotą. Wciąż nie rozumiem, co zrobiłem nie tak. Szanuję fakt, że te ziemie należą obecnie do skarbzonych i z chęcią jeszcze legionowi stosowną opłatę, ale ona w kółko powtarza o prawach kupieckich. Co za brednie. Nie wolno mi wymieniać innego towaru za inny. Przecież nie sprzedaję broni wściekłym wieśniakom. Nic z tych rzeczy. Okej. Wszelki handel jest regulowany przez hegemona. Jeżeli nie posiadasz stosownych pozwoleń, twoje towary podlegają konfiskacie. Pozwolenie na handel? Skąd niby miałem... To znaczy, do kogo miałbym się zwrócić w tej sprawie? Nie do nas, to nie nasz problem. Jeśli chcesz, możesz udać się do miasta Niechcianego i przedstawić swój problem Tonorowi. Najpierw jednak nieco cię odciążymy, uwolnimy od towarów. To powinno uczynić czekającą cię długą wędrówkę nieco bardziej znośną. Okej. Wszystkie sprawy rozstrzygane przez Tunona mogą być również rozstrzygane przeze mnie. Tak, tracę trochę przychylności. Dobra, no, ale chyba nic strasznego, dobra. A nad czym się tu rozwodzić? Powinniśmy zabić tego kundla.
Jeśli stanowiciel pragnie rozstrzygnąć tę sprawę, uprzejmość wymaga, byśmy go wysłuchali. To sprawa wzgardzonych, wiem jednak, że reprezentanci sądu lubią wydawać wyroki. Cóż, możecie mnie teraz obrabować i zabrać moje zaopatrzenie, albo zostawić mnie w spokoju i przez cały rok cieszyć się fermentowanym miodem. Mam nawet parę rodzinnych receptur na środki przeciwbólowe i mikstury lecznicze, które bez wątpienia przydadzą się każdej armii. Okej, dobra, mamy kilka opcji. Mamy opcję z wiedzą, więc pewnie to nas interesowało. Cóż to jest bieg okoliczności? Twoja pasta zasklepiająca rany, przyrządzona rzekomo na podstawie rodzinnej receptury, pachnie identycznie jak mikstura szkarłatnych furii. Komu ją ukradłeś? Nie wiem. Nie wiem, co masz na myśli. Do wzgardzonych. Myślę, że temu Terasowi przydałaby się nauczka. Spokojnie, powiem wszystko, tylko nie rób mi krzywdy. Większość rzeczy znalazłem w Lasach Doliny. Ukrywałem się, gdy słyszałem odgłosy walki, a potem rozglądałem się po Wolowice i brałem wszystko, co nie zostało zabrane przez zwycięzców. A więc ograbiasz zwłoki wzgardzonych? Jak inaczej zdobyłbyś to żelazo? To nie wskazuje na dwóch handlarza. Chciałeś sprzedać nam nasze własne uzbrojenie? Jeżeli którykolwiek z przedmiotów ma właściciela, to wszystko zwrócę. Przecież to żelazo przerdzewiałoby do cna, gdyby leżało w błocie na polu bitwy. Wzgardzeni nie są liczną armią, prawda? Potrzebujecie kogoś takiego jak ja, żeby zbierał wasz ekwipunek, który inaczej się zmaruje. Okej. Skarceni będą tolerować twoją obecność, ale sowicie wynagrodzisz im ich życzliwość. Tak, to brzmi rozsądnie. Moglibyśmy go po prostu skazać, ale jednakowoż przyczynił się jakoś. Dobrze. Trochę ma racji. Skarceni będą tolerować twoją obecność, ale sowicie wynagrodzisz im ich życzliwość. Będą? Będziemy. Niedobrze mi na myśl o to, że robimy dla tych hieny wyjątek, ale jeżeli będziesz zapatrywać zgardzonych za darmo, być może wyjdzie to nam na dobre. Nasze spiżarnie dzieje się pustką, niewolnik, który będzie zdobywał zaopatrzenie, z pewnością nam się przyda. Dziękuję, że się tam ustawiłeś. Wiesz, że od tej pory moje życie zależeć będzie od tego, czy będę okazywać zgardzonym wdzięczność za to, że znoszą moją obecność, jeżeli będę musiał się trochę przed nimi popłaszyć, żeby móc zarobić na chleb, to niech tak będzie. Tak. Może powinienem być bardziej okrutny dla niego. Znaczy okrutny, mam nadzieję, sprawiedliwy. Zwolnij na chwilę. Wiem, że oboje chcemy popatrzeć, jak archonci kłócą się o taktykę, jak sroki o błyskotkę, ale muszę cię najpierw o coś zapytać. O co takiego? Głosy Nerata powiedział mi, że przybywasz jako mediator. Biorąc pod uwagę źródło tej informacji, cóż, odnoszę wrażenie, że usłyszałam tylko połowę prawdy. Powiedz mi, co cię czyni tak wyjątkowym? Czy głosy Nerata poprosiły cię, byś mnie szpiegowała? Zrodka przygląda ci się niepokojem, wyraźnie nie wie, co powiedzieć. Czyżby cię to zdziwiło? To przecież archon tajemnic, wiedza to jego specjalność. Podobnie jak zyskiwanie przewagi nad grobowym aszem. Ta para walczy ze sobą jak dwójka rekrutów o miejsce przy ognisku. To nie jest złowieszczego, głos jest ciekaw, dlaczego tu przybywasz. Gdyby chciał wiedzieć więcej, nie działałby w sposób tak oczywisty. Wyzwałby któregoś z groźniejszych sługusów, a nie mnie. Co jeszcze powiedział ci głos Nerata? Tylko tyle, że znajdę cię w ruinach. Szczerze mówiąc, łatwo cię dostrzec w tłumie. Jesteś jedyną osobą w okolicy, która nie przeszła jeszcze z brodem rzeki Matani. Okej? Okay? Skąd ta podejrzliwość? Mam takie przeczucie. Kiedy archonci się spotykają, atmosfera staje się napięta jak cięciwa łuku. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żaden kompromis nie skłoni ich do współpracy. Dlatego więc poprosili o mediację sąd Tunona? To się nie trzyma kupy. Jak sądzisz, dlaczego archonci się kłócą? Jestem w szkarłatnym chórem
od wczesnych dni pokoju, więc widziałam, jak napięcie rosło przez parę lat. Archonci mają w sobie pewien rodzaj energii, jak dwie burze, które się wkrótce zderzą. Słyszałem, że grobowy Ash i głosy Nerata poszli na noże jeszcze w północnym imperium, ale nie znam szczegółów. Okej, na moje żądanie archonci się uspokoją. Takie podejście ma szansę popchnąć kampanię we właściwym kierunku. Nie zazdroszczę ci zadania, jakie cię czeka. Zmuszenie tych dwóch do współpracy wydaje się równie trudne jak tresowanie trąby powietrznej. Sądząc po tym, co mówisz, chyba wiesz, co robić. Dobra, możemy użyć wiedzy, ale w sumie chyba nie chcę jej okłamywać. Po co? Okej. Ponadto widzimy, że teraz towarzysze posiadają punkty lojalności, które zdobywamy, robiąc różne akcje. Okej, przybywam ogłosić edykt Kyrosa. To nawet ma sens, biorąc pod uwagę, jak długo armie męczą się z tym oblężeniem. Nie dziwię się, że Kyros wysłał cię z edyktem, żeby przyspieszyć bieg wydarzeń. Czy go przeczytałeś? Wiesz, co głosi? Archonci muszą zdobyć salę wyniesienia przed dniem mieczy Kyrosa, albo wszyscy zginą. Okej, co to jest sala wyniesienia? Sala wyniesienia to tradycyjna sala tronowa królowych wierzchołka. Tron stoi wprost pod wieżą górską, na środku cytadeli w dolinie Studnia. Okej? Kolejny powód do kłótni między archontami. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Jeżeli Kyros zacznie na nas ciskać piorunami, powiedz mi, kiedy mam się schować. Dobra. Naprawdę trzeba mi już iść na spotkanie z archontami. Nawet dowodzenie znajduje się pośrodku obozu. Okej. Jeszcze jedno. Strzeż się w obecności zgardzonych. Bardzo poważnie traktują swój fach. Większość z nich uderzono w głowę zbyt wiele razy. Okej. Sorry, I can't. Dobra, to jest ten obóz. Zanim wyjdziemy, może zobaczmy, co tu jeszcze mamy dookoła. Chyba nic ciekawego, co? Widzisz przed sobą skromny grób oznaczonego wysuszonym mieczem, którym The żelazny... modest grave for the Archon's son, Brennix. We don't bother with funeral rites in the chorus. No point in thanking conscripts for their duty. Tak. Dobra. Nic tutaj. Ciekawe, czy można przyspieszyć czas. Nie widzę takiej opcji. No cóż, trudno. Podoba się mi za to ta minimapka tutaj. A kogoż my to tutaj mamy? Podejdź bliżej i przedstaw się. Właśnie. Jak jest quick save? Wybaczcie, ale muszę to sprawdzić szybko. Sterowanie. Gra. Szybki zapis F6. Okej. Coś tutaj mamy? Chyba nie. Dobra. Ani kroku dalej. Wchodzisz na teren zgardzonych tarcz. Po co tu przyszedłeś? Jestem Janusz Tracz, stanowiciel losu Tunona. Przynoszę słowa samego Kyrosa, słowa przeznaczone jedynie dla uszu twoich dowódców. Ach, więc to ty jesteś tym słynnym podpalaczem. Tak, decyzja dotycząca podboju. Staliśmy pewni za spalenie Cytadeli Pergaminu, tak? Magellan rzucił edykt ognia. Proste świadkowie tego wydarzenia często nazywają cię podpalaczem, chociaż rozkazy nie określiły dokładnie chwili opuszczenia edyktu, postanowiłeś odrzec mojców. Tak. Dobra. Cevius i oddziały wracające z płonącej księżnicy do dziś opowiadają niesamowite historie o edykcie ognia. Mam się za odważną, a i tak cieszę się, że byłam wtedy daleko. Straszny to zaszczyt być posłańcem tak prawej, choć niszczycielskiej siły. Chodź, chodź. Archonci cię oczekują. Znajdziesz ich w namiocie dowodzenia na środku obozu. Will do. Okej. Wola hegemona. Tak. Zobaczmy, jak archonci na to zareagują. Chcemy z nimi rozmawiać? W sumie czemu by nie? Pentibur. Bądź pozdrowiony, stróżu prawa.
Jeżeli ciążą ci niepotrzebne pierścienie, może zrobisz, jeżeli podbędziesz się ich przed bitwą. Skoro zgardzeni są w stanie ścierpieć obecność kupca w swoim obozie, musi to być osoba sprzedająca wyłącznie najprzedniejsze towary. Śmiało, może coś ci wpadnie w oko. Dobra, czy reprezentowanie południa w obozie okupanta w ogóle nie stanowi dla ciebie problemu? Kiedyś stanowiło, jednak było to jeszcze zanim poznałem twojego archonta. Tunon przemawia mądrze i sprawiedliwie, w przeciwieństwie do wielu moich rodaków. Ja bardzo dobrze się zniosłem tę zmianę warty. Mała zdrada niekiedy się opłaca, handlarzu. Zrzadka z uśmiechem roztrąca towary pan Dibora. Drży, co się bije pozbierać. Hasz stara się odzyskać rezon pozornie niezruszony. Hegemon to jedyny prawowity władca tej krainy, pani. Służenie mu to żadna zdrada. Okej, dobra. Jak to się stało, że pracujesz ze zgardzonymi? Dzięki ciężkiej pracy i dobrym dostawom. Gdy ludzie Tunona przyszli do mojej wioski, wręczyli wszystkim kupcom różne listy, na których figurowały rzeczy, którymi mogą albo nie mogą handlować. Hegemon w swojej mądrości musiał uznać moją pracę za dobrą, gdyż zezwolono mi na handel wszystkimi rodzajami towarów, a co najważniejsze, uzbrojenie. Niewielu handlarzy może legalnie sprzedawać broń. Było tak jeszcze, nim nadciągnął Hegemon. Okej, dobra. Pokaż mi, co ma na sprzedaż. Co on ma? Spiszowe włócznie, jakieś rzeczy... Zwój, higil, mrozu, rdzeń. Okej, taki zwój już mamy, więc nawet by to nie było potrzebne. No, generalnie ma dużo przedmiotów do używania, jakieś podstawowe uzbrojenie. Więc chyba nic ciekawego. Możemy u niego sprzedać rzeczy. Na razie nie potrzebuję pieniędzy, więc później się tym zajmę. Okej, kim ty jesteś? Yes. Okej, to jest jeszcze jakiś gość Barik. Wygląda na jakiegoś trenera. Więc chyba później się z nim rozmówię. Na razie mnie interesuje, co archonci mają do powiedzenia. Tu jest pewnie ich obóz, co? Archonci czekają w środku, stanowicielu. Dobra, to nie pozwólmy im czekać. O, wczoraj ganiłeś mnie za chęć przeczekania, a dziś sam proponujesz jeszcze dłuższą odwagę? Może głosy w twojej głowie powinniśmy dojść między sobą do porozumienia, jeżeli chcesz być traktowany poważnie. Dobre rady są elastyczne, dopasują się do potrzebnych chwili. Poza tym, skoro zgadzamy się z twoimi wczorajszymi słowami, to powinno być. Widzimy, że niechętnie ruszasz do bitwy, nie mając mierzącej przewagi, skoro tak bardzo bla bla bla. Okej, to są sami główni archonci armii. Jest grobowy Ash i głosy Nereca. Nie wiedziałem, że sami będą się tutaj znajdować. Okej, porozmawiajmy z nimi i zobaczmy. That's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Archon wojny uderza laską o ziemię. Jego rosła imponująca postura a potęguje dodatkowo masywne zbroje, szumiące o tym mistycznej energii. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Archon tajemnic przykłada berło z ręki do ręki, kreśląc nim hipnotyzujące kręgi. Z pomiędzy odartych czerwonych szat archonta wydobywa się szmaragdowy blask. Najbardziej zauważalny jest tam, gdzie powinna być jego szyja. Maska archonta wydaje się unosić, obracać w powietrzu, odchylając się i wyginając w nienaturalny sposób. Słyszysz w głowie głosy. Witaj, stanowicielu. Daj nam chwileczkę. Okej. Okay. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Dobra. Zachowajmy milczenie, posłuchajmy. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard?
Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. Żelazny marszałek Reynos. Moi panowie, przybył stanowiciel losu. Dowódca wojsk Ertonych podnosi głos, próbując przekrzyczeć Archontów. Może przerwijmy tę dyskusję i wysłuchajmy naszego gościa. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the Valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding halfwit grossly underestimated the enemy. A Rodajnic kręci barwę spiralne wzory w powietrzu, bez wysiłku, podrzucając ciężką broń. Słyszysz głowę w głosie. Słyszy, że nastawicielu? Kasznij, jeżeli nas słuchasz. Głośno kasznij. And I thought you had left agents within these tearsmen when they surrendered. Either you failed to see this coming, or you knew and let it happen. Incompetent or in cahoots, either way, this mess has your filthy stink all over it. Okej, ci panowie prowadzą ze sobą otwartą wojnę zamiast brać się za oblężenie, może dlatego nic z tego nie wychodzi. We look forward to seeing you explain to Tunon why the Archon of War could not close the vice on this trivial little insurgency. When we are crowned the ruler of the Tears, we shall have this place renamed to Ashes Folly in your honor. Głosy Nereta podrzucają barwę do gry i po chwili zręcznie je chwyta. Słyszysz w głosie głosy. Dobrze, dobrze, teraz słuchaj uważnie, bo coś pominiesz. Okej. Okay. If I could trust the information I get from you and your conscripted mouth breathers, perhaps I'd order my cohorts around a bit more aggressively. But last time I trusted your all clear report, my troops failed to come home. Mm-hmm. O, staruszku Ash. Oh, Ash, old boy. If you're going to have a little sob every time one of your nieces or nephews dies to the Tearsmen, perhaps we should have Siren sing you some calming lullabies to help you cope with your grief. Aron trzykrotnie zręcznie podrzuca barwą, nocąc radośnie. Uważaj, żebyś nie nauczył zbyt wiele stanowicielu nadmiar wiedzy, nawet ciekawości może wzbudzać niechciane zainteresowanie. Zamilcz, nie pozwolę ci oceniać naszych poległych towarzyszy. Wszyscy mi podziękują, jeżeli rozwalać ten durny łeb. Kłócą się jak dzieci, prawda? Ten arpętego oka wybija się ponad zgiełk w namiocie, przez co wszyscy zebrani patrzą na niego. Ja chciałem jedynie powitać naszego gościa, stanowiciela losu, w samą porę. Zarządco Janusz Tracz, od dawna wspomagasz nas swoim żelazem, teraz zaś jeszcze swoją obecnością. Proszę o wybaczenie w imieniu moich panów. Ciężko im ostatnio utrzymać nerwy na wodzy. Okej, dobra. Staliśmy chyba przychylność u nich, co? Tak dziwne. Tu jest przychylność 1,47%, a tutaj jest przychylność 1,70% do poziomu 2. Więc coś się chyba to nie zupdate'owało. Dobra, dyplomata. Pokłoń się i zasalutuj oba archontom. Ah, the fire starter has arrived! Welcome, welcome! Our agents tell us such lovely stories of what you did at the Vellum Citadel. Have you come bearing another fragment of Kairos's wrath in tow? Tak. Ten pewien leceń. We were worried you'd never make it. So glad that Drostus's demise didn't cause further delay. Skończyliście już przekomarzania? Mam edykt do obwieszczenia. My dear Binder. We won't be done bickering until the last of Ash's hair falls out. We'll pause for you to read your little missive. Go on, go on, don't keep us all in suspense. Once again, you bring us support in a time of need. We fondly remember your service to the chorus in the taking of the bastard city. We knew back then you were destined for great things. But we had not anticipated you would be twice honored with the task of proclamation. So, do not keep us waiting. What is the Overlord's will? Okej, dobra, co mam opcję?
na to, że potrzebujecie zachęty, aby uczyć waszą niekompetencję i niezgodę. Okej. Może użyjmy pierwszej opcji. Wydaje się być najmniej taka chaotyczna. Lojalni słudzy hegemona muszą zdobyć salę wyniesienia przed nim mieczy Krosa, albo wszyscy w dolinie zginą. Ziemia drży z każdym wypowiedzeniem przez ciebie słowem. Powietrze gęstnieje i nagrzewa się, gdy wygłaszasz zwięźle przekazanie, którego każdą sylabę własnoręcznie napisał Kyros. Po odwieszczeniu edyktu czujesz przyspieszenie, bicie serca i jak mięśnie w twoich nogach, zmęczone długą drogą przez góry, stają się wypoczęte, zaś twoje kończyny rozpiera energia. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls, instead of through. No, zaczął przynajmniej gadać sensem. So, you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft. Timid. That was a record for you, right? A baker's dozen lost in one sortie. If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. Aron teraz rzuca berło z ręki do ręki. Patrz, jak się wije, tyle łez z powodu łatwych do zastąpienia bezużytecznych żołnierzy. Tęsknię za starym archontem wojny. Krwawe echo nigdy by nie rozbeczał przez paru martwych rezonów. Z knykci swoich najlepszych uczniów robił swoje ozdoby. Robił nawet na pierśniki. O, jeku. Okej. Możemy mu dojechać, powiedzieć coś bardziej neutralnego. Ale sorry. Grobowiec aż powiedział, co trzeba robić. Przedstawił jakiś plan, a na to własny Reata po prostu się naśmiewa. Więc dojedźmy mu. Nazywają cię Archontem Tajemnic, ale najwydatniej nie wiesz nic przydatnego. Thought you had the memories of one of those Oathbreakers rattling about that bronze gourd of yours. Would Kairos's mighty spymaster please enlighten this gathering of allies with some scrap of strategic insight? Właśnie. Archon Tajemnic wraca głowę na bok, aż jego maska przesuwa się i pokazuje nowe oblicze. Kiedy Archon w końcu się odzywa, mówi drżącym głosem młodszego mężczyzny. Okay. Our river was to be the bulwark, but with the Tidecasters slain, what hope remains? It's so cold in here. Help me, please. Archant ponownie odwraca głowę na bok, aż wszędzie pojawi się poprzednia twarz. Our sources tell us the Oathbreakers had some sort of magical trick in store. But this knowledge is tinged with fear, trepidation. If we make a move for the Mitanni, we suspect the Oathbreakers will mount a counterattack that is equal parts valiant and futile. Ten głos, kto to był? That was Mitanni Yharnev, former noble of Apex and one of the leaders of the Vendrian Guard. Back when they were half respectable enemies that knew how to lose with dignity. When the guard first surrendered, Yharnev presented himself to us. What he knew, we now know. Przydatne. Możemy dalej nadal mu pojechać. Możemy pojechać po wzgardzonych. Albo obu pojechać. Nasze życie jest w niebezpieczeństwie, bo
Bo wciąż kłócicie się jak dzieci. Idźcie wypić piwo, którego naważyliście. Tak. Spróbujmy. Oboje są po trochu winni. Mój panie, Balik i jego grupa znają na pamięć plan ataku na przeprawę. Harcownicy zapewne już właśnie informują go o najnowszych ruchach przeciwnika wzdłuż rzeki. Natychmiast wyślą go do ataku. Ja zaś upewnię się, że chór jest gotowy do wymarszu. Skoro skardzeni zdołają zająć przeprawę, to chór ma dość ludzi, by zabezpieczyć obrzeże doliny. Okej. Okay. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Verse, we command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest, and must be shown our finest hospitality. No, dzięki, głosy. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign in one piece, as long as he doesn't do anything too stupid. Te... Co dostaliśmy u niej? Bojaźń trochę, ale to tyle. Archont jeszcze raz obraca w dłoni berło, a potem dotyka w dłonią barku piątego oka i oba puszczają namiot. Jak chcesz, stanowicielu, im bardziej nas ignorujesz, to nie jest chyba zbyt zadowolony. Finally, the fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment. But I will never understand why the voices of Narat is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us. You've shown your worth in war. And your name has been known to the Legion since the very beginning of this long conquest. So I'd ask that you join us this one last time, to help us wrap up this last objective. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the Citadel. Okej, ciekawe jak to będzie wyglądać. Brakuje mi zwiadowcy, brakuje mi żołnierzy, brakuje mi wszystkiego. Mój podopieczny zapewne z wdzięcznością przyjmą pomoc kogoś takiego doświadczonego jak ty. Będę zaszczycony, mogąc pomóc. Będę na placu szkoleniowym, przygotowując żołnierzy. Odszukaj mnie tam, kiedy będziesz gotów. Chociaż przyznaję to z niechęcią, Chór zapewne potrzebuje twojej pomocy. Nie zabezpieczą obrzeży doliny samodzielnie. Piąte oko siedzi gdzieś na wschodzie, w tym gnieździe szczurów, który robił za ich obóz. Odszukaj go, skoro musisz. Okej, wygląda na to, że obu grupom będziemy musieli trochę pomóc. Okej, od przekazania armią treści dyktu hegemona obok bieżącej daty na pasku nawigacji myślony jest powstały czas do Dnia Mieczy. Warunek zawarty w edykcie hegemona musi zostać spełniony przed tą datą, inaczej wszyscy studni zginą. 8 dni do Dnia Mieczy. Okej. Ciekawe. Right. Okej, edykt dotyczy również nas. Myślałem, że dotyczy wszystkich poza nami, ale wygląda na to, że dotyczy wszystkich, więc jeżeli oni zawalą, to my również zginiemy. Tak? Hegemon postanowił, że wszyscy w dolinie poniosą śmierć w Dniu Mieczy, jeżeli wysłannik Rosa nie przejmie sali wyniesienia. Stanowczość plus jeden. Okej. Okay. Ciekawie. Będzie ciekawie. Dobra. Mamy mapę obozu. Mamy jakąś mapę ogólną świata. Tak, mamy również obóz szkarłatnego chóru. I zobaczymy najpierw, co tutaj będzie do zrobienia. A później się przejdziemy pewnie do szkarłatnego chóru. Okej, okay, to jest cała kraina terasy. Więc możemy zobaczyć, co tutaj zostało. Kamienne morze. Ziemie sporne, tutaj jest to, tak, ten edek, który odczytaliśmy. Cmentarzysko mieczy.
Przystań. Niechciana terasa. Miasto niechciane. Okej, okay, dobra. Co na razie to chyba tyle. W następnym odcinku obejrzymy, rozejrzymy się po doborze. Zobaczymy, jakiej pomocy potrzebują od nas wzgardzeni. No i weźmiemy się do roboty. Zostało nam 8 dni, zanim wszyscy zginą. Będzie ciekawie. Okej, okay, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!